Cześć, mam na imię Agata i przygotowałam dla Ciebie trening całego ciała bez sprzętu. Będzie to troszeczkę inna propozycja niż te dotychczasowe, bo w tym treningu tak naprawdę żadnego ćwiczenia nie powtórzymy dwa razy. Także myślę, że super opcja dla osób, które szybko się nudzą, ale tak naprawdę myślę, że to jest świetny trening dla każdego. Będzie nam potrzebna mata do tych ćwiczeń w pozycjach niskich. Przygotuj również wodę i zaczynamy. Zaczniemy od marszu. I od razu dodajemy krążenia, na razie same barki do tyłu i to samo do przodu. Trening będzie całego ciała, więc rozgrzewka też musi nam tutaj wszystkie stawy i mięśnie poruszyć. I podnosimy barki góra-dół. Ok, i od razu przechodzimy do takiego kroku do boku, cały czas ręce wykonują ten sam ruch, czyli takiego przyciągania i odsuwania od uszu. I wracamy do krążeń. Cały czas trzymaj brzuch, żeby to nie było tak, że tutaj całym tułowiem ruszamy, tylko sama obręcz barkowa. Dobra, i teraz obszerne krążenia. Zatrzymujemy ramiona szeroko, nogi, zmiana na taki step out i wykonujemy takie małe krążenia ramion. Staraj się tutaj nie spinać, nie podnosić barków, odsuń barki od głowy i małe kółeczka. I teraz przenosimy ramiona do przodu, hop. Jeszcze chwila, kilka powtórzeń. I zmiana, ramiona idą do góry. Ok, zatrzymujemy ramiona na bok i wyciągamy na jedną i drugą stronę. Staraj się nie obracać bioder na boki, tylko tutaj skręcamy kręgosłup. Jeszcze 4, 3, 2. I teraz wyciągnij rękę do góry, po skosie, jeszcze 4, 3, 2, ok, i uginamy nogi, pięta idzie do tyłu i dodajemy pracę ramion, łokcie na linii barków, tak, nie tutaj, tylko wysoko. Ok, i teraz składamy ramiona przed sobą i otwieramy i zamykamy. Ok, ramiona zostają wysoko i sięgamy do stopy, do pięty. Jeszcze 4, 3, 2, 1. I teraz sięgamy do naszej pięty, ale przed sobą. Staraj się nie pochylać do tej nogi, tylko pociągnąć nogę wysoko, trzymać proste plecy. Ok, i teraz robimy kick i dotykamy do kostki, staraj się prostować nogę, a ta ręka, po co tutaj jest u góry? Po to, żeby nam ładnie jeszcze otworzyć klatkę piersiową, odciągnąć bark do tyłu. Ok, i na przemian podnosimy jedno i drugie kolano i dodajemy mały podskok. Hop, hop. To samo, tylko ramiona pracują do boku i dodajemy taki skręt. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. I przechodzimy do truchciku. Trzymaj brzuch, trzymaj plecy, ramiona też lekko pracują. I pięty do przodu i ramiona tak jakbyśmy skakały na skakance.
i podnosimy kolana wyżej. Jeszcze chwilkę. Podniesiemy tętno. I ręce zmieniają pracę i szybki bieg. Jeszcze przyspieszamy. Ok. I już spokojny marsz. Idziemy do szerokiego rozkroku. Ramiona wyciągamy do góry. Skłon i wyprost. Hop. Staraj się trzymać proste plecy. Ok, i teraz prawa ręka do lewej nogi i wyciągamy ramiona do góry. Jeszcze dwa. Ok, stajemy jeszcze szerzej, w większym rozkroku. Sięgamy do stopy, prostując jedną nogę, wginając drugą. Jeszcze chwileczkę, to samo ćwiczenie i ostatni raz. Ok, dobra, obracamy się bokiem, schodzimy do takiego dużego wypadu i podnosimy biodra, prostując rękę nogę wykroczną. Jeszcze dwa razy. Ok, zmiana nogi i to samo, góra i dół. Raz i dwa. Ok, dodajemy nogę do przodu i opuszczamy biodra. Idziemy do takiego przysiadu głębokiego. Prostujemy plecy. Ściągamy łopatki, żeby klatka piersiowa ładnie wysunęła się do przodu. Trzymamy brzuch. Ok, można wyciągnąć ręce do przodu i wstajemy. Bierzemy głęboki wdech. Wydech. Ok, i jesteśmy gotowe do treningu. Trening składa się z 5 części, w każdej części mamy 5 ćwiczeń i te 5 ćwiczeń robimy raz, potem już do nich nie wracamy, robimy kolejne takie zmodyfikowane wersje. Uwaga, 50 sekund, pierwsze ćwiczenie za krok, naprzemiennie prawa, lewa noga i zaczynamy. Tempo takie dosyć żywe. Mamy tutaj ćwiczenie zupełnie bez sprzętu, także możemy się troszeczkę już bardziej skupić na tym, żeby wykonać ćwiczenie szybciej, naprzemiennie i staramy się zejść nisko w dół. Nie bój się ugiąć mocno tej nogi wykrocznej. Mocno pracujemy z biodra, czyli uginamy tutaj biodro i prostujemy. Uginamy i prostujemy. 50 sekund pracy. W każdym ćwiczeniu. Tu i wracamy. Ok, drugie ćwiczenie. 10 sekund przerwy. Drugie ćwiczenie to deska. Uwaga. I trzymamy. Na prostych ramionach. Przez 50 sekund. Mocno odpychasz się od maty. Pamiętaj, żeby kontrolować tą pozycję. Nigdy nie przyjmuj za pewnik, że deska jest perfekcyjnie zrobiona. Zawsze warto zerknąć w lustro albo poprosić kogoś, żeby na nas zerknął, czy pośladki za wysoko nie wystają, czy dłonie są pod barkami, czy brzuch nie opada w dół. Mocno dociągasz pępek do siebie. Jeszcze trzymamy, trzymamy. Mocno trzymamy napięty brzuch, żebra do siebie. Jeszcze chwileczkę. Ok, dobra. I teraz kładziemy się na plecach. I uwaga, będzie wznos bioder, góra i dół. I takie szybkie tempo, ale żeby nadal było
możliwe takie pełne dopinanie pośladków, żeby to nie było coś takiego. Bo wtedy rzeczywiście nie potrafimy w pełni wykorzystać tego napinania. Hop. I do góry. I mocno trzymaj brzuch. Nie wyginaj się w łuk. Tutaj od kolan do barków chcemy, żeby była taka prosta linia. Hop. I wydech. Ok. I kolejne ćwiczenie. Od razu ręce za głową. Nogi albo uniesione tak, żeby kolano było nad biodrami, można utrudnić w ten sposób, wysuwając nogi. Zaczynamy z pięcia. I wydech. I tak jak wcześniej, 50 sekund pracy. Nie pędzimy, ale staram się, żeby to było tak sumiennie, powtórzenie za powtórzeniem. Jeszcze trochę. Do końca, do końca. Ok, super. I szybko wstajemy. Kolejne ćwiczenie to będzie pajac i zrobimy go w takim szybkim tempie. Uwaga, lecimy. Jeszcze, jeszcze. Nie zwalniamy. Tutaj akurat każdy może przyspieszyć. Niezależnie od poziomu zaawansowania. Jeszcze chwila. 10 sekund. Ok. Pierwsza część zrobiona, 10 sekund. Przechodzimy do drugiej. W kolejnej części mamy modyfikację tych naszych ćwiczeń i mamy na 3 pulsowanie w dole za kroku. Raz, dwa, trzy i zmiana nogi. Dwa, trzy i hop. Mocno tutaj pięta jest w podłodze. Nie przenoś ciężaru na przednią część stopy, bo będziesz nieprzyjemnie czuła kolano, plus nie będziesz czuła, jak pracuje pośladek. Trzy i nisko. Raz, dwa, trzy i jeszcze. I jeszcze. Do końca 10 sekund. Trzymaj brzuch. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Ok. Mamy. I uwaga. Będzie deska. Modyfikacja deski. Jesteśmy na macie. I uwaga. Sięgamy do stopy i kolano. Sięgamy do stopy i kolano. I teraz, które kolano ma iść? To, które dotykaliśmy. Dotykasz nogi i ta noga idzie do przodu. Druga noga i do przodu. Hop. Hop, jeszcze. Pamiętaj, żeby tutaj do końca opuścić te biodra do deski, żeby to nie było tak, że cały czas ta pupa w ten sposób sterczy w górze. Absolutnie nie. Hop. I raz. Hop. I raz. Hop. Ok. I kładziemy się na plecach. Modyfikacja naszych wzmosów.
lewa noga na podłodze, prawa do góry i lecimy. Hop, hop. Tempo nie za wolne, tak żeby rzeczywiście trochę nas ten trening zmęczył. Hop, ale też masz robić tak, żeby pięknie poczuć pracę. I jeszcze w górę. Z wydechem do góry. Trzymaj ładnie brzuch. Jeszcze chwila. Ostatnie 10 sekund. I w tej części robimy sobie tylko jedną nogę. W następnej części robimy drugą nogę. Ok, dobra, uwaga, szykujemy się do kolejnego ćwiczenia. I tutaj mamy ćwiczenie na brzuch. Są nożyce, spięcie i zmiana na drugą nogę. Uwaga, start. Raz i zmieniamy. Staraj się nie odkładać nóg na podłogę. Jeżeli potrzebujesz łatwiejszej wersji, no zawsze możesz oczywiście to zrobić, ale ja tutaj proponuję taką nieco trudniejszą, gdzie cały czas mamy pracę. Dosyć intensywną. Jeszcze trochę. Ćwiczymy do końca. OK. I wstajemy. Uwaga, za 10 sekund modyfikacja pajaca. Mamy pajac i zejście w dół do przysiadu. Uwaga, start. Raz i w dół. I do przysiadu jest pajac i zejście w dół. Jeszcze chwila, 10 sekund, trzymaj brzuch, tempo jest szybkie, ale nadal jesteśmy w stanie zrobić dobrze. Ok, jest druga część zrobiona, 10 sekund i przechodzimy do trzeciej. Część trzecia. Zaczynamy od zakroków. Mamy zakrok, skręt i zmiana. Uwaga, jest raz, dwa, trzy i zmieniamy. Raz, dwa, trzy. Pamiętaj, żeby przy skręcie to kolano nie krzywiło się do środka. Nie chcemy tego. Tutaj trzymasz stabilnie i tylko skręt. Hop, i trzymaj stabilnie, skręt. Pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby ten skręt zrobić nie wiadomo jak daleko. Chodzi o to, żeby zrobić to dobrze. Trzymasz brzuch, hop, hop i lecimy. Nisko, trzymaj brzuch i skręt. Jeszcze. Jeszcze ostatni. Ok. Mamy, wraca nasza mata i uwaga, będzie deska na boku. I prostujemy, hop. I wydech. Oczywiście super, oprócz samych zalet deski, mamy tu jeszcze mocną pracę pośladków. I jeszcze hop, i jeszcze hop. Dwadzieścia sekund do końca. Tutaj wypychamy pośladki i prostujemy się w linię. Jeszcze chwila. 10 sekund.
ostatni. Cyk, ok, trochę odjechałam z łokcia, ale nic się nie stało. Uwaga, zmiana teraz. Lewa noga do góry i lecimy. Raz. Mocno góra. Hop. I jeszcze chwila. Z wydechem do góry. Lecimy, lecimy. A, już się wymęczyłam. Okej, dobra. Niby wcale niepozorne ćwiczenia, a gorąco. O, niepotrzebnie wstałam, bo teraz uwaga. Spięcia, trzy razy puls. Raz, dwa, trzy i za głowę. Raz, dwa, trzy i jeszcze. Oczywiście nogi nie muszą być w 100% wyprostowane, mogą być lekko ugięte. Ja sobie robię taką wersję z wyprostowanymi. 3, 2, 1 i leżymy. Jeszcze końcóweczka. Ok, stajemy. I teraz pajac na trzy strony, czyli przodem, bokiem, przodem i drugą stroną. Uwaga, start. Raz. Przód, bok, przód i bok. Jeszcze, jeszcze. Do końca ostatnie 1 sekund. Szybko. Ok. Dobra, kolejna część zrobiona. 10 sekund, przechodzimy dalej. Startujemy z czwartą częścią. Uwaga, mamy teraz za kroki ze skłonem do boku. Ręce są za głową i lecimy. Raz, dwa, trzy i wracamy. Zejdź nisko, sięgnij w dół i wracamy. Pamiętaj, ściągnięte łopatki. Nisko, hop, hop. Nie staraj się robić tego ćwiczenia z rozpędu, tylko powoli. Najpierw zejdź, dopiero zrób skłon i zmiana. Raz, dwa, trzy. Pamiętaj, brzuch do siebie mocno. Raz, dwa, trzy. I teraz nie myślcie sobie, dziewczyny, że ja tu robię bardzo długie przerwy, bo oczywiście, że trening jest zmontowany z 5 części. Chodzi bardziej o to, żeby tu mi się wszystko dobrze nagrało. Naprawdę mam też króciutkie przerwy, dosłownie odrobinę dłuższe niż wasze, także jestem z wami w tej samej biedzie. Ok, mamy pierwsze ćwiczenie zrobione, zabieramy matę i mamy deskę na boku. Uwaga, wyciągamy nogę do boku i wracamy. Hop i wracamy. Wydech, wydech. Tutaj mocno wypychamy biodra, tył i prostujemy nogę. I raz. I tutaj też nie za szybkie tempo, żeby fajnie poczuć i pośladki, i brzuch, żeby musiał nas tutaj to chwilę przytrzymać w górze. I lecimy jeszcze 20 sekund. Hop. I hop.
I jeszcze. Do końca. Hop. Ostatni raz, ostatni raz. Trzymamy, dobra. Ok, i kładziemy się na plecach. I wraca most. Tym razem mamy wersję samego pulsowania. Czyli podnosimy wysoko i pulsujemy raz. Hop. Cały czas wysoko. I cały czas brzuch schowany. Tak jakbyś chciała tutaj te kolce na biodrach wypchnąć mocno w górę, a brzuch schować. Tak, żeby brzuch nie szedł do góry. Same biodra. Mocno dopięty pośladek. I cały czas wysoko pulsujemy. Staraj się tak w granicach maksymalnego już tutaj napięcia w górze tych pośladków cały czas pracować. Jeszcze, jeszcze. Chwila. Nie zwalniamy. Hop, hop, hop. Ok, opieramy biodra i wraca nasze ćwiczenie na brzuch. Tym razem mamy sięganie do jednej i do drugiej kostki. Uwaga, hop, raz, dwa. Cały czas jesteśmy w spięciu i dodatkowo wykonujemy skłon do boku. Trzymaj dół brzucha mocno do siebie. Jeszcze trochę. Cały czas jest, łopatki są uniesione ponad matę. Ostatnie 10 sekund. Uwaga, mamy, wstajemy i nasza wersja pajaca, kolejna. Uwaga, ręce bokiem i przodem. Zaczynamy start. Hop i przód. Obszerne ramiona pracują. Tempo oczywiście szybkie. W tym ćwiczeniu możesz zaszaleć. Jeszcze chwila. Okej. Czwarta część zrobiona. 10 sekund i przechodzimy do ostatniej. Ok, od razu startujemy z kolejnym ćwiczeniem. Teraz najtrudniejsza wersja za kroku w tym treningu, czyli zeskok i przejście do wykroku. Połączone dwa ćwiczenia. Hop. Myślę, że jest to wymagająca wersja i dlatego, jeżeli w trakcie byś czuła, że jest za ciężko, to po prostu wróć do tej zupełnie podstawowej wersji, tej, która była w pierwszej części, czyli zwykły zakrok naprzemiennie prawa i lewa noga. 20 sekund. Pamiętaj, żeby to nie było tak na pół gwizdka. Chcemy porządnie zejść w dół, mocno. Hop. Ciężko, ale lecimy do końca. Ok, dobra. Super, to było mocne. I uwaga, drugie ćwiczenie to most, deska podstawowa. I trzymamy. Ładna deska, mocno się odpychamy od maty. Mocno trzymamy brzuch, rozkrok nie taki szeroki, tylko na szerokość bioder i trzymamy. Pilnujemy, żeby to była naprawdę ładna
Prosta linia. Jeszcze troszeczkę. Spięte pośladki. I trzymamy. Staraj się nie zwieszać głowy. Dół brzucha trzymaj do siebie. Jeszcze chwila. Trzy. Okej. Jest. I właśnie teraz most. Czyli opieramy sobie dłonie. Podnosimy biodra. I wracamy. Uwaga. Start. Dłonie mogą być tak jak mam teraz. Czyli na zewnątrz. Mogą być do przodu. Nieco trudniej. Ale staraj się tak nie ustawiać. Dobra? Żeby palce nie szły do tyłu. Co najwyżej do boku. Hop. Tempo płynne, ale nie szalejemy. Tak jak na przykład w pajacach, bo nic nie poczujemy pracy tych mięśni. I wydech. Mocno pięty dociskamy do ziemi. Ostatnie 10 sekund. I hop, chowaj brzuch, a kolce biodrowe mocno do góry. Okej, dobra. I kładziemy się na plecach. I już ostatnia wersja na brzuch ćwiczenia. I robimy sobie taki rowerek. Jedna i druga noga. Mocno trzymaj dół brzucha do siebie. Tu na środku brzucha nie może się tworzyć taki stożek. Tylko cały czas jakby staramy się trzymać go płasko. Zaciągamy ten brzuch do siebie. Nie chodzi o wciąganie powietrza, tylko o trzymanie mięśni właściwie napiętych. Nie tylko mięśni prostych, ale też mięśnie poprzeczne brzucha powinny być zaangażowane w takie ćwiczenia. Hop. Jeszcze. Ostatnie 10 sekund. Okej, super. I już ostatnie ćwiczenie. Pajac teraz na dwie strony. Bokiem, tak półbokiem. Na jedną i na drugą stronę. Całkowicie bokiem może, nie? Gdzie ciężko nam się odwrócić, ale tak półbokiem. I oczywiście 50 sekund. Jeszcze chwila. Ojejku. Ostatnie sekundy. Okej, mamy zrobione wszystkie 5 części. Od razu sobie przejdziemy do rozciągania. Weź wdech i wydech. Jeszcze 2 wdechy, żeby trochę wyrównać ten oddech. Jeszcze jeden wdech. Dobra, i wykonaj skłon na jedną stronę. 3, 2, 1. I na drugą stronę. Przytrzymaj. 3, 2, 1. Jeszcze 2 razy. I zmiana. Ok, wykonujemy teraz skłon do przodu. Przytrzymaj kilka sekund. Jeżeli byś czuła, że jeszcze masz bardzo wysokie, to tętno. I ten skłon jest dla ciebie jeszcze za wcześnie, po prostu sobie na chwilę zapauzuj. Ok, i teraz idziemy ze skłonem do jednej strony. Zapauzuj, chwilę odczekaj i dopiero przejdź do rozciągania. Ok, i druga strona. Teraz wiadomo, że u osób bardziej wytrenowanych to tętno szybciej wraca do normy. A u osób początkujących zajmuje to trochę więcej czasu. Także to jest zupełnie normalne. Przychodzi z czasem. Ok, dobra. Zmniejszamy rozkrok na szerokość bioder. Okrągłe plecy
I powoli rolujemy do góry. Ok. I teraz jeszcze raz bierzemy wdech. Wydech, przyciągamy piętę do pośladka. Staraj się, żeby uda tutaj były w jednej płaszczyźnie. Jeszcze chwileczkę, oddychamy. Wyrównujemy cały czas jeszcze ten oddech. Ok. I puszczamy tą nogę, opieramy piętę i sięgamy sobie do tej nogi wykrocznej, wyprostowanej. Ważne, żeby plecy były proste. Zawsze można sobie wziąć pasek i w ten sposób zachować i poprawną postawę, i wyciągnąć rozciąganie z tej pozycji na jak najlepsze. Ok, druga noga, weź wdech, wydech i pięta do pośladka. I znowu kolana są blisko siebie, uda tutaj się znajdują w jednej płaszczyźnie. Pamiętaj jeszcze o biodrach, żeby to jedno biodro nie uciekało do dołu, żeby ono było lekko podciągnięte. I tutaj kolce biodrowe są na jednej wysokości. I teraz przenosimy nogę do przodu i wykonujemy skłon. I sięgamy do tej naszej stopy. Pamiętaj o prostych plecach, mocno pośladki wypchnięte do tyłu. Ok, dobra. I stajemy sobie w rozkroku, podpieramy się na kolanach. Rozciągnij, odpychasz tutaj to kolano, a tutaj rozciągasz klatkę piersiową. I zmieniamy, druga strona. Jeszcze po razie. I zmieniamy. Ok, i bierzemy wdech i wydech. Ostatnie dwa wdechy i kończymy. I wydech, jeszcze raz wdech. Wydech. Ok, mam nadzieję, że podobał Ci się ten trening. Daj mi koniecznie znać, jak było i czy podoba Wam się taka forma ćwiczeń. Oczywiście, jeżeli będzie Wam się podobać, to jak najbardziej możemy pomyśleć o kolejnych. Taki trening fajnie jest połączyć albo na przykład z takim treningiem jak u mnie, ten Six Packs Workout, albo może z którymś z treningów Express na ramiona, albo po prostu wykonać solo, bo to jest dosyć, myślę, taka konkretna propozycja. Także nawet solo można fajnie się zmęczyć i rzeczywiście tą aktywność naszą dniową trochę podbić do góry. Życzę Ci miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć!